sięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. W wyniku decyzji władz sowieckich NKWD zamordowało 21 tysięcy oficerów i policjantów. Była to zbrodnia ludobójstwa na nieznaną dotąd skalę. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Rodzinom ofiar odebrano prawo do żałoby i godnego upamiętnienia najbliższych. Mordując kwiat polskiej patriotycznej inteligencji, Stalin tworzył warunki do budowy PRL. Ogromu strat duchowych nie da się oszacować ani wyrównać. Ich dotkliwe skutki kulturowe i moralne były szczególnie widoczne w okresie PRL-u. Odczuwamy je także obecnie. Rozkwitały pąki białych róż. Wróć, jasieńku, z tej wojenki już. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Kładłam ci ja idącemu w bój białą różę na karabin twój. Nimeś odszedł mój jasieńku stąd, nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiął. 15 roku domaga się od nas, abyśmy pamięcią, sercem i modlitwą przeżyli to wszystko, co stało się 75 lat temu. Polscy żołnierze, oficerowie, policjanci wzięci do niewoli we wrześniu 1930 roku zostali umieszczeni w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i wielu więzieniach Ukrainy i Białorusi. Przebywali w okrutnych warunkach. Piętrowe prycze, wielogodzinne przesłuchiwania, poniżenia przez NKWD, ale żyli nadzieją na uwolnienie. 5 marca 1940 roku na wniosek Berii zapadła decyzja o losie polskich jeńców. Stalin o tym zdecydował i inni członkowie biura politycznego. Od początku kwietnia 1940 roku bez sądu zaczęto wywozić i mordować uwięzionych Polaków. Skrępowane ręce drutem kolczastym i narzuconym workiem lub płaszczem na głowę strzelano ich w tył głowy. Tak zgładzono ponad 21 tysięcy istnień ludzkich, a ciała ukryto w dołach śmierci. Dziś nie jest możliwe, by wspominając i mówiąc o pomordowanych w Katyniu, nie wspominać i nie mówić o ofiarach kwietnia 2010 roku. Wisienkiewicz Piotr, aspirant Policji Państwowej. Brudkiewicz Zenon, aspirant Policji Państwowej. Bryk Józef, podpułkownik Wojska Polskiego. Czaja Leon Stanisław, porucznik Wojska Polskiego. Broński Adam Mieczysław, aspirant Policji Państwowej. Gliszczyński Józef, porucznik lotnictwa Wojska Polskiego. Górecki Czesław, porucznik Wojska Polskiego. Górski Franciszek, aspirant Policji Państwowej. Janda Wacław, porucznik Wojska Polskiego. Jaworowski Zygmunt Władysław, porucznik Wojska Polskiego. Jeleniewski Bronisław, funkcjonariusz Policji Państwowej. Karnicki Władysław, aspirant Policji Państwowej. Kołoszyc Kazimierz, porucznik Wojska Polskiego. Krzemiński Roman, major Wojska Polskiego. Ledziński Wiktor, aspirant Policji Państwowej. Łaganowski Wincenty Franciszek,
aspirant Policji Państwowej. Maniara Władysław, aspirant Policji Państwowej. Młodnicki Julian, major Wojska Polskiego. Mroczek Janusz, major Wojska Polskiego. Oliwko Aleksander, sierżant Korpusu Ochrony Pogranicza. Biernik Franciszek, aspirant Policji Państwowej. Przybylski Stanisław, aspirant Policji Państwowej. Sitkowski Leon, aspirant Policji Państwowej. Skiba Stefan Szczepan, aspirant Policji Państwowej. Słomiński Franciszek, porucznik Wojska Polskiego. Stasiak Antoni, kapitan Wojska Polskiego. Tomczyszyn Michał, aspirant Policji Państwowej. Zwarycz Jan, aspirant Policji Państwowej. 96 ofiar śmiertelnych katastrofy podsmoleńskiej na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Cześć ich pamięci. Polskiej pani Ewy Drozd. Proszę o złożenie wieńca w imieniu posła na Sejm Rzeczypospolitej pana Wojciecha Zubowskiego. Proszę o złożenie wieńca przedstawiciela. Proszę o złożenie kwiatów